Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Habiniak i Michniewicz, kolejny nasz odcinek mundialowy. Cześć Się Siemanko. Jeden z ostatnich dotyczących reprezentacji Polski po tych mistrzostwach świata, bo reprezentacja Polski odpadła z po meczu z Francem 1 do 3. Trójkolorowi idą dalej w stronę obrony tytułu, grają w ćwierćfinale finale z Anglią, która nie dała szans niestety Senegalowi. No, ale my się będziemy skupiać dzisiaj, no właśnie na meczu Polski z Francją, ogólnie na występie Polski na Mundialu. Dzisiaj taki szybki strzał. Wy już wiecie, ile to trwa? No, my oczywiście jeszcze nie. Ale Cezary Gutowski ja ma taki szybkie strzały. Y 29 minut. <laughs> Dobra, zaczynamy. Ja nie typuję, bo będę tylko patrzył na minutnik później. Y Cezary no. Gutowski ma na swoim kanale YouTube'owym Właśnie takie szybkie strzały, czyli takie, ja wiem, 15-20 minut to trwa, my pewnie około 20 kilku się zakręcimy, chociaż zobaczymy jak będzie szedł temat. Nie ma z nami dzisiaj Piotrka, który poprosił, że no, musi jeszcze raz obejrzeć mecz Polska-Francja, bo niewiele z niego tak w sumie pamięta tak na żywo, jednak to były duże emocje. Mi też To jest trochę prawdziwe Zadanie tak jak my, który będzie opowiadał o meczu raz obejrzanym <laughs> i tyle. Słuchaj Ale z Piotrka, od... z Piotrka mam nadzieję, no. że skorzystamy jeszcze z jego wiedzy. Jak Francuzi daleko zajdą w turnieju, to mam nadzieję, że skorzystamy jeszcze z wiedzy Piotrka i, i na pewno się jeszcze spotkamy. No ludko chciał, a Francja sobie radzi dobrze, więc. Po tym, co zobaczyliśmy. No, może zaczniemy od tego, jak ci się Francja podobała generalnie, bo Francja oddała piłkę Polsce bo się spodziewała, oglądając te cztery mecze, te trzy mecze, które były dotychczas, że Polska będzie tragiczna z piłką, bo nie chciała mieć piłki w pierwszych tam meczach. Zarabiam trochę tej dominacji, tam było powiedzmy tak 25-30 minut pewnie. Z Meksykiem to mecz był taki pozabijany. Z Argentyną w ogóle nie mieliśmy piłki, no i Deschamps myślał, dobra, będą tracić piłkę za piłką, MPP skontruje. No oczywiście były momenty straty i też były te niedokładności, ale jednak nie traciliśmy tych piłek tak dużo, jak by to się Deschampsowi wydawało. Wiesz co, no to co rozmawialiśmy, w, jak właśnie jak był Piotrek w ostatnim odcinku, że ważne jest to, żeby nie tracić głupio tych piłek, nie dawać takich prostych strat, i to nam się w tym meczu w miarę udawało. A nawet jeżeli straciliśmy piłkę, to byliśmy od razu blisko przeciwnika, od razu staraliśmy się doskoczyć, nie pozwolić im, żeby wyjść z kontrataku. No i prawie za każdym razem jeden z naszych stoperów był ustawiony blisko Oliviera Giroux. Że nawet jak była ta piłka wybita, no to oni byli w kontakcie z nim. Raz to się nie stało, bo Kuba Kiwior nie podszedł do. Nie podszedł do żiru. on się obrócił i wpadła bramka na 2-0, więc tak to jest na tym wybitnym poziomie. Jeżeli tracisz łatwo piłkę, jeżeli nie zabezpieczysz się dobrze, no to nawet najmniejszy taki błąd, że stracona piłka może być nawet w polu karnym rywala, ale ty się nie zabezpieczysz dobrze i to się kończy bramką, a mistrzowie świata takich błędów nie wybaczają. Mieliśmy trochę tych. Chociaż raz wybaczyli nam w sumie, Nie w jak franiu ten, jak franiu źle zagrał, to, to raz nam wybaczyli ten jeden błąd. No, tam poszedł Dembele i chyba płszcząściatkę trafił. Coś takiego. Nie, zablokowany chyba był pod. Nie, żilu, żilu, żilu do pustej nie trafił. Tak. No, tak, tak. Ale tak, tak, chodzi tak, ta nie trafił do pustej. No. Tak, to w ogóle był hit to była 30. Piąta minuta, także to było już takie poważne ostrzeżenie. Nie, 29. O, tu mam zapisane. No a 15 minut później w 44. w Nożeru niestety trafił i wyprzedził Thierry'ego Auriego. Ma 53 gole już, tak? Jeśli to już pamiętam, 52 był ten rekord. Tak, no. Ma 53 gole w kadrze, z czego 28 w sparingach. To w ogóle dobre jest. Na mundialu w Rosji w ogóle nie trafił do siatki. Pamiętamy, że tam go chwalili za grę na ścianę i tak dalej. No teraz już ma 3 gole, bo strzelił 2 w z Australią, no i teraz jednego z Polską, więc już ma trzy. A, a ten MPP to w ogóle jest hit, bo ma 9 goli w 11, nie? No. No. Miroclose może Motorek się tam obawiać. No. Może się obawiać, bo może myślę, podić, że przed MPP już... jeszcze, jeszcze trzy mundiale, no. myślę, że, że pociągnie. Dwa bo to w sumie na 100%. Nie? 16 goli ma Claude, tak? 15 miał Ronaldo Nazario. Chyba Kroze ma 16. Chyba tak. No, a też 7. Do... No więc do, do, do końca jeszcze tego turnieju uf. jeszcze, jeszcze pod, podłapie coś, nie? No, na pewno, coś, coś powinno wpaść. No że że 3 mecze będą mieli sądzę, że wygrają z angry. Mm? No też mi się tak wydaje. Więc no, po Francji pewnie jeszcze będzie okazja z Piotrkiem pogadać pod koniec turnieju, bo, bo sympatyczny gość. A my wracamy teraz do reprezentacji Polski. Wszystko, co najlepsze, mieliśmy w pierwszej połowie. I powiem szczerze, że jak za bardzo Twittera nie śledziłem po, po tym meczu, w trakcie tego meczu, ale jak wszedłem po to, tak mówię, no dobra, będą pewnie ludzie chwalić tę pierwszą połowę mocno i taki wydźwięk pójdzie, że no dobra, możemy coś zbudować na to euro. Jeśli Czesław Michiewicz faktycznie się przychyli do tych wszystkich głosów, żeby wyjść do przodu trochę mocniej i faktycznie Polska dzisiaj była, zwłaszcza w pierwszej połowie, tak popchnięta o te kilkadziesiąt metrów w stosunku do meczu z Argentyną, to o czym. Mówiłem, żeby ich tak ładnie popchnąć z ekranu. No i były takie momenty, żeśmy tam wprowadzali do pressingu sześciu, nawet zawodników siedmiu na połowę. E, tak, tak dużo no ludzi też gubili. angażowaliśmy w atak, nie? Loris się gubił, jak tam nacisnęliśmy też. E, tak, tak, oczywiście. Tak. Były tam sytuacje dla, dla Francji też tworzone, bo najpierw tam główka, tawarana, no ale później jak już się gra rozchodziła, po tych pierwszych minutach to miał Mbappé coś w 10 minucie, też tam czuła menu, miał ten strzał, trochę, trochę za dominował. No. no, ten też był ten włączony w 13 minucie. No. Także oni sobie ciągle coś tam byli w stanie wytworzyć, ale Polska też tworzyła i, i jak tak sobie wyliczymy, no to tak, 21 minuta, Lewandowski strzela za pola karnego lewą nogą. No trochę, trochę to nie było celne, ale była dobra próba i nieźle tam sklejona akcja. Ale grunt, żywiołowy wie, strzałem, nie? No tak. Jak to w starej FIFA mówili, żeby zdobywać bramki, trzeba próbować. W FIFA zresztą. Się... Dokładnie. 34 minuta: ta wrzutka kesza, taka płaska, po, po ziemi, taka, wiesz, ten centrostrzał taki. Mm -hmm. to już borek krzyknął no, strzał. No, taka, a to... nie? Uh -huh. Coś takiego. Zbity Dalej: 38 taki. minuta: Zieliński w środek bramki, w fajnej sytuacji, gdzie ta sklejona akcja z lewej strony na klepkę trochę się przypomina Portugalia sprzed 6 lat, bo też ta piłka tak, szybko tak, pochodziła. Tak. Yy, 45. No? minuta, no już już doliczone w zasadzie. Jeszcze Kamiński tam coś miał, jakąś poczną siatkę, z tego co pamiętam. No, no, później już w tej drugiej połowie faktycznie było mniej. No, dostaliśmy bramkę do szatni. 44. minuta i to nas trochę niestety. Nie wiem, no, nie wiem czy zbiło z pantałeku, ale ustawiło mecz w pewnym sensie, no bo to się trochę mogło inaczej potoczyć, gdybyśmy strzelili, gdyby tam się niski nie trafił w Lorisa, najpierw w jedno kolano, później w drugiej. I no, chciałbym zobaczyć tę te, te alternatywną wersję rzeczywistości, w której prowadzimy z Mistrzami Świata 1-0 i musimy się zachować. I mam nadzieję, że wtedy nie wrócilibyśmy się do stanu argentyńskiego że niski pressing i tak dalej, tylko że ten mecz by się otworzył już tak całkiem, całkiem, nie? A no tak, wiesz, tak, tylko to też Francja inaczej by e, Francuzi też by na pewno wyszli do nas dużo wyżej, nie? Więc, e, więc to też na pewno by wymogło na nas po prostu głębszą defensywę, no bo by na nas ruszyli. Więc siłą rzeczy my obstawiamy, żebyśmy się nawet nie tyle co cofnęli, co sami zostalibyśmy cofnięci przez nich. E, zaczęliby nas bardziej wciskać. Bo, bo tak odbierałem to jakby Francuzi, właśnie tak jak mówiłeś, czyhali na to, że odbiorą nam piłkę w środku pola i nas w groźny sposób skontrują. No bo to tak jak Arek mówił, Milik przed meczem, że te skutery będą potrzebne i, i wydaje mi się, że Mati Cash na ten skuter wsiadł dzisiaj, bo z, z Mbappé sobie radził całkiem nieźle, nie? No oczywiście, że tak. Ja byłem w szoku. W ogóle Mbappé też nie miał jakiegoś takiego dnia wybitnego, chociaż no no nie, jest na duble, nie, ale koncie. dwie bramki strzelił, nie? No, to jest właśnie on. Ale no to ta jest, piłka to mu tak jest, zostawała właśnie, pod nogą. Wiesz, wielcy piłkarze, nie? No właśnie, to jest taki problem, nie? A niestety, porównując MVP do Lewandowskiego, no to jednak to też nie był turniej Lewandowskiego. No, ale wiesz co, słuchaj, niby nie był turniej Lewandowskiego, no ale koniec końców zdobył dwa gole. E, wiadomo, mógł strzelić no w no. z Meksykiem, trafić za saudyjską, ale też e, nie zgadzam się do końca z tym. Jakby ktoś mówił, że, że Robert zagrał słaby turniej, to to uważam, że, że tak nie było. Wiadomo, że ciężko mu się grało, no bo Argentyńczycy na przykład nie angażowali tylu piłkarzy do przodu, tylko cały czas zabezpieczali się przed, przed lewym. I, I dzisiaj troszkę szkoda, że tak schodził do boku, bo my sobie na tym boku byliśmy. No właśnie pytań, skąd te wrzutki z prawej I, strony. I właśnie, wiesz co, jak w momencie, jak był Arek Milik, to to było nawet niezłe, ale w momencie, jak Arka nie było, no to wiadomo, że lewy by się mógł przydać w polu karnym bardziej więc to trochę tego szkoda, ale wiesz, oddał strzał, sytuacja ta przed bramką na 2 do 0 dla, dla Francji, żałuję, że, że Arek Milik nie oddawał uderzenia, bo właśnie tego mi brakowało, brakowało mi uderzenia, do środkowania takiego konkretu, bo chcieliśmy wyklepać tą piłkę, a czasami jest lepiej po prostu oddać strzał, niech ta akcja się zakończy uderzeniem, czy będziesz rzut rożny, czy bramkarz złapie, czy gdzieś się piłka odbije, ale ciągle jest to jednak uderzenie. A w taki sposób my próbowaliśmy ją wyklepać, tym bardziej, że ona była naprawdę na przyjemnym koźle dla Arka i tak oczami wyobraźni mówię, kurde strzelaj, bo, bo to by było naprawdę coś takiego przyjemnego dla Arkan. Ta piłka spadająca na woleja, na, na proste podbicie i, i myślałem, że on za, zakończy tą akcję strzałem. A jednak jeszcze lewego szukał. No że gdyby to nie był lewy, tylko, tylko ktoś inny, to, to kończyłby strzałę Marek, a jednak jak się ma najlepszego piłkarza, najlepszego napastnika u piłkarza, to pewnie, pewnie tutaj zaczną mnie atakować, ale jeżeli ma się najlepszego napastnika na świecie, no to się go szuka w polu karnym podaniem jeszcze. No jeszcze jest Haland. No, no, ale Halanda nie ma na turnieju, to najlepszego napastnika na turnieju, bo o, Benzemy nie ma tak, tak. E, tego. Halanda nie ma, to, to powiedzmy tak, żeby no. nie było z wady żadnej, e, no i, i szukał, szukał lewego. No wiesz, gdyby ta piłka lepiej się troszkę odbiła, lewy by ją z Waranem na plecach zgasił, no to, to byśmy mówili, że super, nie? Więc nie ma co, ale słuchaj, zapomnieliśmy o sytuacji, gdzie lewy jeszcze miał piłkę na uderzenie na 16 metrze, a do kamyka dograł, do boku. Nie Aha. wiem, czy pamiętasz taką sytuację, ale też było coś takiego i właśnie to hmm. mi się tak utarło, że brakowało nam trochę jednak uderzenia, tak mi się wydaje. Uderzenia, żeby zamknąć akcję strzałem, jakąś taką klamrą to wszystko spiąć, nie? Może byli tak stęsknieni tych podań i tej organizacji. Może, może, może tak, ale wiesz, no e, obstawiam, że, że napastnik to jest stęskniony uderzeń najbardziej, więc, e, więc szkoda mhm. po prostu, że Lewy e, w tym wypadku akurat nie zachował się egoistycznie, tylko... Tylko jeszcze poszukał, bo też nie było za bardzo dobrej powtórki. Może tam była zamknięta bramka, nie było gdzie uderzyć i, i po prostu zdecydował się Kamyczkowi zagrać. Ale tak mówię, z pamięci, gdzie widziałem tylko akcję na żywo i jedną powtórkę, to wydawało mi się, że mógł, mógł to kończyć strzałem. No ale podanie do niekrytego kolegi w polu karnym to też nie jest nigdy coś złego. nie? Traciliśmy gole w 44, 74 i 91 minucie. Giroud, Mbappé, Mbappé. No niestety trzeba powiedzieć, że no, kontry Francji działały. Widzieliśmy to właśnie. Gdy każdy wiedział co ma robić. Gdy Giroud spiekł na tam dalszy słupek, żeby odsłonić trochę miejsca Mbappe, który dostał piłkę od Dembele. Także cała ta no. trójka ofensywna w tej kontrze na 2-0 się wiesz, odnośnie, odnośnie tej bramki, e, ktoś o Kamilu Gliku mówi, tak, że, że źle zrobił. no Kamil Glik zrobił wszystko dobrze, bo zamknął podanie prostopadłe, które Gdyby, gdyby nie zbiegł w to miejsce, to Giru by mógł w tamto miejsce uciec, właśnie. Otworzył podanie do boku, no i kwestia była tego, że powinien doskoczyć do, do Mbappé. Doskoczył, mhm. może troszkę no. za, za dalej. Troszkę za być może, no. Ale wiesz, no to, to jest kontratak i musisz wybierać mniejsze zło po prostu. Musisz zamykać jakby stuprocentową sytuację sam na sam, a dopiero później doprowadzić do, do czegoś takiego, gdzie masz szansę, żeby się wybronić. No i gdyby. Gdyby piłka była podana do Giroud na sam na sam, no to byśmy mówili, kurczę, czemu, czemu on stał przy Mbappé, a nie krył faceta, który wbiega w pole karne, nie? Więc nie zgodzę się z tym, że, że Kamil Glik jakby źle się ustawił. Jedyne co można mówić to, że no dał się jakby dał uderzyć Mbappé, no ale cała, cała ta dynamika akcji nie, nie pozwalała po prostu Kamilowi się znaleźć w, na tyle blisko, żeby ten strzał zablokować. A sam strzał też był bardzo dobry przecież. Szkoda, że tam jeszcze jednego człowieka nie było do przeszkadzania. Oczywiście, No, mówimy o Bieliku. Bo, wiesz, bo zaangażowaliśmy dużo ludzi w akcję. Ale z powrotem że... musi być sprintem, nie? A słyszałem, że ten tam krzyknął cztery razy Bielon, ubielik takim. Nie był to no, jak ani trucht, tej, ani sprint. Wiesz, widziałem, jak reagował po tej bramce. Powtórka była. No to nie Powiedział Christian sam, że no, trochę był trener, troszkę wkurzony na mnie. No, <laughs> trochę. Nie zazdroszczę mu, szczerze mówiąc, bo widziałem tą minę znam tą minę. Więc, więc naprawdę Krystianowi nie zazdroszczę. Trochę szkoda, wiesz co, bo e, po prostu Krystian jakby tą akcję w złym miejscu w ogóle zaczął ten powrót, bo gdyby on stał ustawiony jakby optymalnie, to stałby jakby złapany, byłby żiru na kanapkę, Kiwer stałby za nim, wielu stałby On był sensowny, był, no. no Tam oni w linii. No wiesz, jednak szóstka powinna stać przed przed stoperami, no ale wiesz, to jest to, że zaangażowaliśmy dużo ludzi w atak i, i tak to wyszło. No i w tym momencie, jeżeli już Krystiana nie było na tej pozycji, no to można mówić, że Kuba Kiwior powinien być bliżej do Girur, że nawet sfaulować go, będąc na, na środku boiska, nic by się nie stało, nie? Jakby razem z nim wejść w kontakt przy tym zagraniu, a on odbijał, pozwolił mu przyjąć. No ale wiesz, to są sekundy, to są momenty i, i takie rzeczy się zdarzają. No, Kuba nawet nie ma 10 meczów jeszcze w reprezentacji, więc on będzie tylko lepszy, będzie rósł, a e, tak jak mówiliśmy, no, mistrzowie świata za najmniejszy błąd cię skarcą i, i tak było tym razem też. Takim ostatnim akcentem w tym meczu naszym był Kamil Krosicki, który wszedł. E, no, jego menedżer przed meczem Daniel Kaniewski mówił w Polskim Radiu, że czuje, że ten grosik wejdzie w którymś momencie. I w zasadzie no, sprawdziło mu się to, bo jednak Grośnicki w końcu się pojawił na tym mundialu na boisku. No i dobrze to wyglądało. Najpierw on rozkręcił tę akcję, która się zakończyła tym słupkiem milikami. Może milik był na spalonym, to z tej przewroty trafił chyba w słupek. To było już takie no, małe takie ostrzeżenie, na powiedzmy. spalonym no, był, był wysoki. No, no, mówię, tak, tak. No. Milik na spalonym był. No. no a później w końcu no, już, już wymiernie to się wszystko okazało, kiedy zakręcił Disasim tym, który wszedł pod koniec meczu. Tym, który jest no, walczy z pawardem i kunde, ale tak naprawdę to, to chyba bardziej z kunde teraz walczy. No ale też został wkręcony, poszła też w rzutka, no i z tego ręka była. No i rzut karny, Także Grosicki oddał. Oddał, zdecydowanie. Słuchaj, no to jest trochę tak jak z, yy, z muzyką, nie? No wiesz, wchodzą nowi na, na scenę. Ale koniec końców yy, najwięcej się płaci Rolling Stones i, i, i wiesz, innym doświadczonym yy, muzykom. No i to wiadomo, z, nie. To jak z kadrą chile. No, no, coś, coś w tym stylu, nie więc yy, szanujmy tych, tych doświadczonych naszych piłkarzy, bo yy, to co się pisało przed turniejem, czy o Grześku Krychowiaku, czy o, czy o Gliksonie właśnie, czy, czy Grosiku, czy Wojtku Szczęsnym. No to, to nie, nie, nie było fajne, więc oni pokazali, że, że dali radę na tym turnieju, dojechali. I to, jak ktoś zwraca uwagę, że, że błędy glika, on no to naprawdę, ok, tam mógł się czasami lepiej zachować, coś, coś lepiej zrobić, ale to nie były takie błędy, które doprowadziły do bramki, więc przy, przypinanie kamilowi glikowi jakiejś bramki na tym turnieju. No to, no to nie, zdecydowanie nie. To, że nie zablokował uderzenia tego makalistera, czy że wyskoczył do podającego przeciwnika, no to nie była jego wina, że później ta piłka przeszła i w sumie dwa razy tak wyszło na tym turnieju, no, że jest ta linia i w sumie no wiesz, nie ma przed bo, glikiem nikogo. On musi zrobić dwa, uwagę do przodu. Z, Na to, żeby nie było uderzenia z dystansu. No i Glikson wychodził na, na zablokowanie strzału, a został ograny, bo brakowało asekuracji, nie. Więc no właśnie, to nie była, to taki błąd to nie była jego wina, to był bardziej błąd, błąd tych chłopaków, błąd. No, czasami po prostu zagrają ci na tyle dobrze, że, że ty możesz się nawet dobrze ustawić, a i tak cię ograją, no bo e, tak to działa, nie? Gdyby, gdyby nie było żadnych takich minimalnych błędów, no to te mecze wszystkie by się kończyły po 0-0. Ale mówię, e, szanujmy tych, tych doświadczonych piłkarzy i nawet e, nawet jak czy czytam po, po meczu coś że, że teraz to skre, skreślić kadrę, skończyć z glikiem, z krychowiakiem. Mówi, no to nie, to tak nie działa. Oni e, mogą grać mniej, mogą e, czasami usiąść na ławce w jakichś meczach, żeby budować innych zawodników, żeby ich przygotowywać do turnieju, ale ci doświadczeni piłkarze są bardzo ważni w szatni, w życiu tej drużyny i uważam, że, że powinniśmy o tym pamiętać, że może nie muszą grać we wszystkich meczach, ale jednak koniec końców, tak jak nawet w tym turnieju powiemy, bo. Okej, okay, można mieć pretensje do Grześka Krychowiaka, ale grał dobrze. Grał, grał naprawdę dobry turniej. Czasem wkurzał trochę takim jednostajnym bieganiem dzisiaj z tą Francją. Wiadomo, no, mówię, to nie jest. No i tak się wklejał w całe tytuł, nie? No, to, to w, tak, tej, ale mówię w, tu w koniec głębi. końców. To nie, był, to nie był zły turniej Grześka, że, że można go obsmarować tak jak był, został obsmarowany po Euro 220 za tą czerwoną kartkę. Tutaj grał dobrze, szczególnie dobrze zagrał w meczu z Arabią Saudyjską. I, I uważam, że, że naprawdę powinniśmy szanować po prostu tych, tych piłkarzy, bo osiągnęli duży, duży sukces, historyczny sukces, no bo od 36 lat tak? nam się nie udało wyjść z grupy i, i po prostu trochę szacunku. Można krytykować, wiadomo, ale żeby, żeby zachować w tym wszystkim szacunek do tych, do tych piłkarzy, bo, bo zrobili po prostu dobrą robotę. Ja nikogo na emeryturę reprezentacyjną nie wysyłam, tylko tak, no Nie, ja mówię, wiesz to o taką nie, bo słuchają nas ludzie, co na pewno paru takich było, co tak pisało. Beszyński uskreślany. No właśnie, czy Bartek Bereszyński, a najlepszy wydaje mi się, że nasz zawodnik na tym turnieju to był razem zawodnik z pola, wiadomo, bo Wojtek Wojtek poza skalą, nie? Ale jeżeli chodzi o, no, o zawodników z Polona, a tak mm -hmm. jak Bereś mówił dzisiaj, nie wiem czy pewnie nie oglądałeś, no ale powiedział, że wymyślałem na, na rozgrzewce, że nie wyjdę na ten mecz. Ale e, Słyszałem. ważniejsze no, to było, było coś ważniejsze niż, niż mój ból to było zagranie dla drużyny, dla, dla orzełka. I, no I to trzeba szanować, moim zdaniem, po prostu to jest właśnie trudne z takim skreślaniem bo tego krechowaka też już sam parę razy skreśliłem a tu się okazuje że Bielik to albo ma problemy z albo tak jak z Argentyną czy musiał w 60 minucie zejść no musiał no tak, tak grał i trochę był zmęczony no i dzisiaj też wszedł świeżo na boisko no i nie dał tego sprintu który mógłby nam pomóc w odbudowie kontry więc to nie jest takie łatwe skreślić a później Ta, szukać bo jest, skreślić można każdego kombinować, tylko nie? tylko kto, kto w zamian Skreślić można każdego, można. Właśnie, nie mamy tutaj pięciu na każdą pozycję. Do, dokładnie, bo też widziałem jakieś, nic, y też y jakieś hasła po tej wypowiedzi Roberta. Ogólnie y ta Lewego wypowiedź to tak. Wiem, że nie, nie do końca o to chodziło, bo, bo wiem, że rozmawiał z tatą, bo mogę zdradzić, okay. że w trakcie, w trakcie naszego nagrywania, jak tam usłyszycie cięcie, to była przerwa na, na rozmowę, bo, bo dzwonił do mnie tata. I, I te relacje są naprawdę okej, okay. I, i Lewy mają fajne, fajne relacje. Lewy jak się żegnał, żegna, mówi, to mówił do zobaczenia, więc, <laughs> bo, więc nie wiem, czy, czy chodziło o, o do zobaczenia gdzieś w przyszłości, czy, czy na po, marcowym zgrupowaniu. chodzi o do zobaczenia? Lewy. I do zobaczenia, Aha, okay. więc. Nie do widzenia, tylko do zobaczenia. No, więc... Aha, ja, wiadomo, się śmieję, żeby tam nikt nie, nie traktował tego jakoś tam turbo mega poważnie, bo to taka luźna rozmowa. Ale wydaje mi się, że, że to trochę, wiadomo, w emocjach tam coś powiedziane było. Ale złej krwi nie ma między, między selekcjonerem. Nie wiem, jak to będziemy nagrywali, to pewnie jeszcze obecny, selek jak będziemy puszczali, to pewnie jeszcze między obecnym selekcjonerem a, a naszym najlepszym piłkarzem i, i spokojnie. No zobaczymy, co, co będzie dalej, jakie, jakie decyzje zostaną podjęte. No właśnie, tak płynnie zmierzamy do podsumowania ogólnego tego turnieju, bo faktycznie te wypowiedzi Lewandowskiego i Zińskiego wskazywały jasno, że albo mają całkowicie dość trenera, albo dość grania mocno w defensywie. No, i jeśli po to, to co ty mówisz, no to faktycznie wskazuje, że bardziej może chodzi o tę grę, a nie o samą postać. Tylko, no właśnie, Czesław widzisz musi się trochę otworzyć na tym boisku i musimy częściej grać tak jak w pierwszej półwiecie z Francją. Będziemy mieli wyjazdy do Pragi, do Tirany, to o czym ostatnio mówiliśmy. I żeby nie podchodzić do tych meczów tak, żeby trochę zabić ofensywę rywala, tylko żeby pokazać, dobra, Czechy to jest trzecia półka europejska, my mamy Lewandowskiego, Zielińskiego, oglądajcie, jak wam strzelają bramki. I grać tak na wyjazdach tych na największych, już nie wspominając o meczach u siebie, nie? Że, żeby tam Albania mogą rzucać butelkami, a Lewandowski w 25 minucie Ale Lewandowski będzie wrzucał no. do, do sieci, nie? Po podaniach Zielka. No właśnie, Myślę, no, słuchaj, ee, żeby do przodu wyjść, nie? Nie wiem, szczerze, bo rozmawiałem z tatą, pytam go, ee, co, co to będzie, nie? Mówię, co, co bezrobotny będziesz od, od stycznia, czy nie? Mówi, wiesz co Mati, nie wiem. E, ja się cieszę tym, gdzie, gdzie jestem, mówi, zagrałem z Mistrzami Świata, e, no okej, nie udało się, zdarza się, no ale Yy, niewielu może tych mistrzów świata pokonać, tak, na turnieju. Więc, yy, więc on jest spokojny, mówi. Tylko jeżeli... Tunezja. <grym> Słucham. Tylko Tunezja. Tylko tak Tunezja. No, ale wiesz, mówiąc. jak, to, jak, jak i to był, to był mecz, nie? Yy, ale wiadomo, no, mimo wszystko mega szacun. Yy, a z ojcem rozmawia, mówi, no jak nie, mówi, no to, to co, no ja sobie poradzę. Polska piłka sobie też beze mnie poradzi. Może lepiej, może gorzej. Mówi, tego, tego się nie przekonamy, k, kto. K, czy, czy piłka sobie lepiej poradzi z Michniewiczem w tym okresie eliminacyjnym, jeżeli Michniewicz by prowadził reprezentację czy gorzej, no nie, nie będziemy, będziemy sobie mogli tylko gdybać, nie? Co, co by było. A odnośnie tego no, jak spojrzysz, to nie było meczu takiego z, z przeciwnikiem takim, że, że powinniśmy go stłamsić, zdominować i, i wywieźć tak jakby w pole. Nie? No teraz dopiero będą eliminacje, Będzie coś można myśleć, co będzie dalej czy, czy mm -hmm. to będzie z... No to będą takie mecze, gdzie no to będą mecze z jeden z no... tak jak zwalią w Cardiff. Nie powinniśmy się cofać, żeby pokazać, że możemy, że jesteśmy no nie, zdecydowanie nie, ale wiesz, lat. mimo wszystko walia to, to też nie są leszcze, nie, Stefan. Więc Nie, no ja wiem, ja wiem. No. Tym bardziej u siebie, nie? Więc no mówię, ta drużyna była w, przez rok była no, w, w wiesz, ciągu tak budowie, no od wyjazd, jednego mundialu do drugiego mieliśmy trzech selekcjonerów, nie? Więc yy... Albo postawi prezes kulesza na, na, na jakąś stabilizację, albo stwierdzi, że jednak szuka, szuka lepszego selekcjonera, lepszego wyboru. No i, i tak jest jego święte prawo. On, on tatę zatrudnił, pozwolił mu przeżyć fantastyczną przygodę i albo pozwoli przeżyć kolejną fantastyczną przygodę, albo stwierdzi, Czesiek dziękujemy, no ale szukamy czegoś innego. I, I co zrobi prezes, to to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Wiadomo, ze swoimi doradcami będzie, będzie się zastanawiał, będzie musiał podjąć decyzję. I tyle. No, jak na razie prezes kulesza sobie bardzo dobrze radzi jako, jako prezes, jeżeli chodzi o boisko, bo tam wiadomo, zaraz ktoś się przyczepi, No te że, kontrakty, to musi czytać. PR I lepiej, kontrakty, tak. to ok, ale no koniec końców to, co mówiliśmy, zielone weryfikuje, nie. Ta. zielone weryfikuje no. i, i zobaczymy. No, nie chcę, żeby to ktoś odebrał jako jakieś przymilanie czy coś, no tylko robi wszystko, co, co ma na zielonym osiągnąć, to, to osiąga PZPN, tam wiadomo, że są pewne rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o rzeczy dookoła boiska i te pozasportowe, ale jeżeli mimo wszystko, no, tak jak mówię, cały czas się dookoła tego pracam zielone weryfikuje i chyba lepiej jest, żeby żeby w ten sposób weryfikowało niż żeby dookoła było wszystko cacy, a, a na zielonym był, było słabo, nie? Hmm. Więc co na będzie, to tego... będzie. I, I Michniewicz sobie poradzi, yy, i polska piłka sobie poradzi, a jak będą sobie mieli radzić wspólnie, no to yy, dla mnie tym lepiej. Chociaż ja ci powiem szczerze, że yy, czuję się zmęczony, zmęczony? Tym wszystkim, co, co się dzieje, bo yy, to, co się wyprawia w, w mediach, yy, no to. Piszą do mnie znajomi, nawet niektórzy z mediów to mówią: Kurde, to już przechodzi ludzkie pojęcie, nie? I tam e, Wojtek Górski, e, pozdrawiam Wojtka. Nie wiem, czy, czy będzie nas słuchał, czy nie. Ja również pozdrawiam. E, obstawiam, że dostał po prostu za za to wszystko. E, Pewnie tak nie powinno no być. Na Pewnie tak N nie, nie wiem, powinno Wojtek być, Słucha, no wiadomo. Wojtek jest zapracowany teraz w Dosze, sporo roboty ma. No. I, w, i ogólnie w Katarze. Tak yy, więc wiesz, no, nie, ktoś... nie powinien dostać, no ale e, też nie było nic takiego strasznego, że, że została mu urwana głowa. Więc <laughs> po prostu no, domyślam się, że, e, że jak mnie to męczy, no to myślę, że, że, że ojca tu męczy dwa razy bardziej i sobie na to pozwolił wiadomo że selekcjoner powinien nerwy trzymać na wodzy ale selekcjoner też jest człowiekiem i yy, no i tyle no i uważam że jeżeli no niestety no źle to wyszło ciśnienie zeszło słabo no, wyszło no, większych, no ale większych e... chyba incydent wyścigowy z tego na końcu wyjdzie bo myślę że tak, komentarz bardziej że... który całkiem mocno e... też e... do tej sprawy. Bardziej, że Wojtek nie uważa, że tam pewnie miał jakieś. I tata mówi: No, rozmawiam. No, pewnie trochę niepotrzebnie. Mówi, ale młody jest to dostał, nie? O Boże. Typowa, ja się nie odsyłam, jak typowo. Ty to dzielę. wiesz Według tej piłkarskiej szatni, nie? Szatnia, nie? Nie, Tę. ale wiesz co, żeby nie było. Bo ja chyba tak powiedziałem, że ojciec tak powiedział: To ja do, ja do taty mówię, że, że młody jest to dostał, żeby, żeby było dobrze zrozumiane, okay, nie? Okay, okay. A on mówi: No, okay. mówi niepotrzebnie, ale e, zdarza się, nie? No i to też nie było tam żadnego jakiegoś takiego brutalnego wjazdu dwoma nogami, jak po, jak po meczu ze Szwecją, nie? Więc raczej, raczej komisja ligi się nie zbierze do tej czerwonej kartki, tak na żółtą kartkę było. Na koniec tego mundialu masz na sobie zadać dwa krótkie pytania. Czy jestem jako kibic zadowolony, czy jestem jako kibic szczęśliwy? Jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem, bo no nie wiem, kiedy następny raz faza Pucharowa Mistrzostw Świata będzie, no i jednak to, to mi się po prostu podoba. Tego chciałem. Jedna osa finału od początku mówiłem, tyle mnie interesuje, tak naprawdę. No i się udało. Czy jestem szczęśliwy? Do zabrakło momentu w euforii. Tylko mieliśmy zarabią te sytuacje, gdzie prowadziliśmy 2-0. No dzisiaj i wiesz, te gol Piotra Kazielińskiego to by w euforię nas wprowadził na pewno, nie? No, ja już tam tak skakałem prawie przed Tracer'em, też no. miałem dyżur i trzeba było pisać i tak dalej, więc, więc było kulturalnie spokojnie. Ale no, brakło faktycznie, no, bo z Meksykiem wyszedł ten remis, a zresztą to był pierwszy mecz grupowy, który o niczym nie decyduje. No. Można tam dużo przegrać, ale też nie wygrać za bardzo. No i później ta Arabia, tylko z Argentyną, to no, ten awans też wywalczony był w taki sposób, że pół nie musieli zobaczyć, co się nie. dzieje. Aldausari pomógł, chociaż nawet gdyby nie pomógł, to to byśmy weszli i tak... Pomógł ale, to nie, ten, pomógł, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak mało pomógł, nie? No, tak naprawdę. Bo wydawało na się, że w całej większości ta. się wydawało, że ta bramka daje nam komfort, a to jedna bramka Meksyku i tak by dała im awans, nie? Ale no. Nie wiem, czy nie dwie wtedy. Czy nie, nie, czy nie bo oni by mieli bilans 3-3 i by wyszli, bo mieli więcej bramek strzelonych, wiesz? Aha, może tak. No dobrze, może tak. no już, już głowa boli od tego. No. no i z Francją też momenty były, ale faktycznie po no, tym 1-0. Więc, więc no, szczęścia takiego czystego nie było tutaj. Mam nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, że na Euro 2024 to kibicowskie szczęście będzie można poczuć. Tym bardziej, że Za wielu ścianą, z nas nie? na pewno Turbiej. będzie. Tak, wielu z nas na pewno. Tam wyjazdowe podcasty. No, no, słuchaj. A czy wiesz co, no ja, ja ci powiem, że ja odczuwam to samo. Jestem zadowolony z turnieju, a szczęśliwy jestem z tego, że, że chwila będzie spokoju, bo, bo naprawdę męczące to wszystko jest. Mało, mało w tym takiego odbieram profesjonalizmu, tego wszystkiego, więcej, więcej takich uszczypliwości, no ale wiesz, to się, to się wszystko zbiera. i i tak ma być, nie? Bo, wiesz, bo jak ktoś mówi o tym, że brakowało nam, że Polska skrzydłowymi stoi, ale e, trzeba było to skrzydła trenować od, od jesieni, a jesienią nasi skrzydłowi jeszcze za bardzo nie grali, dopiero wchodzili w, w formę i, i w ten taki moment y, łapania minut, no to ciężko to traktować w jakikolwiek sposób poważnie. No wiadomo, że tam było wtedy inaczej, to jeszcze aby narek miał te ostatki swojej gry w, w no, Glikson nie miał Stróbie, kontuzji, nie, jeszcze więc miał to idoty. wszystko inaczej wyglądało. Tak, Skóraź był fatalny, pamiętam, jak go wyzywali w sierpniu, i chyba jeszcze we wrześniu na Twitterze Kimicyha. No, on tak się wie, ma... we wrześniu to on się już zaczynał budzić, nie? w sierpniu mm -hmm, wrześniu, no. już zaczynał tak łapać formę. No, ale wiesz, kiedy powołania są wysyłane? Na... 20 września. Czy no, na wrześniowym, na wrześniowym yy, zgrupowaniu już był, nie, skórka, więc on się tam zaczynał odkręcać. No ale, no mówię, no nie, nie było tak, że Polska w czerwcu skrzydłowymi stała, gdzie było to takie długie zgrupowanie i można było te skrzydła szlifować, nie? więc okej, okay, zgadzam się z tym, ale trochę logiki w tym wszystkim też by się przydało, bo to takie strzały na oślep, a to wszystko nie jest takie proste. No to co, zamykamy Zamykamy, bo ja muszę Polski? iść film Może... oglądać. Się muszę, chcę Może tutaj. jeszcze coś tam? Moja będzie Partnerka wkrócał, na mnie patrzy że z wyrzutem. Ja chcę ten film oglądać. <grym> Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy. Ale to jest tam tutaj? Jest, Czy jest. Jezu, jest. Bo to pozdrawiam. Oczywiście. Pozdrawiam. Mówi, że fan numer jeden. <grym> oczywiście, że tak. Obok mojej mamy. E, no to co? <grym> tak. I babci, coś Babci też pozdrawiam. Jesz. No, Pozdrawiam ten, Cię, babciu, Całą bardzo. familię pozdrawiamy. Tak. Jeszcze mundialowe rzeczy jakieś będą? Może coś o reprezentacji Polski jeszcze wejdzie, Zobaczymy, no. co będzie. A za dzisiaj dziękujemy. Dzięki dziękujemy audi. bardzo. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej hej.